Dzień dobry. Otwieram 47. sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Przypomnę, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na stan 15 radnych, obecnych jest 13, co stanowi kworum i Rada uprawniona jest do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków. Witam panów radnych, witam pana burmistrza, witam panią skarbnik, media i wszystkich obecnych na sali. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali wszyscy radni w przypisanym terminie. Czy radni wnoszą uwagi bądź propozycje zmian co do porządku obrad? Nie widzę. Odczytam porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 46. sesji Rady Miasta. Informacje z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Informacja z przygotowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2022-2023. I szósty punkt, podjęcie uchwał w sprawach. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Druga uchwała, dokonanie zmian budżetu miasta na 2022 rok. Trzecia, rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. Siódmy punkt, sprawy różne. Ósmy, zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy do głosowania nad programem, porządkiem obrad 47. sesji. Przechodzimy do głosowania, proszę. Dwie osoby. Nie, wszyscy. Dziękuję bardzo. Informuję, że jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 46. sesji Rady Miasta. Protokół był do wglądu dla państwa. Otrzymaliśmy protokół. Czy radni wnoszą uwagi bądź propozycje zmian do porządku obrad? Do protokołu, przepraszam. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 46. sesji Rady Miasta. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacje z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Sprawozdanie dotyczy okresu od 1 września do 26 września 2022 roku, więc okres jest relatywnie krótki. Wysoka Rada w bieżącej kadencji podjęła 307 uchwał, z czego 222 są zrealizowane, a 85 znajduje się w realizacji. I tak,
idąc po kolei, zawsze to sprawozdanie z prac burmistrza to mi spowiedź, przypominanie, taka formułka. I na koniec, no dobrze, taka anegdota trochę. Ale czasy są trudne i właściwie ten okres, i zresztą na komisjach o tych rozmawialiśmy, to jest kwestia analizy energii oświetleniowej, kosztów ogrzania placówek miejskich. I tak, no, państwo radni wiedzą, ale myślę, że warto to powiedzieć też jakby mieszkańcom. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to w tym roku jeszcze mamy starą umowę, natomiast od przyszłego roku mniej więcej koszty energii elektrycznej na placówkach miejskich, oprócz placówek oświatowych, tak? Mówimy tu w tej chwili prąd w ratuszu, oświetlenie miejskie, Orliki, stadion, te wszystkie takie, że tak powiem, otwarte przestrzenie, to koszt prądu w takim ostrożnym liczeniu to jest mniej więcej 2,3-2,5 raza więcej niż poprzednio, czyli znacznie mniej niż jak tam słyszymy informacje z Polski. Jeśli chodzi o placówki oświatowe, one są na odrębnych umowach i szczerze mówiąc zupełnie przypadkiem nam się udało, dlatego że to są umowy regularne, zwyczajne umowy z energią i na przedszkolu w tej chwili mamy wzrost kosztów energii, z tego co jedna pani Małgorzata mi mówiła, około 15%. To może oczywiście rosnąć z czasem, tak? Na szkole podstawowej to jest, oblicza się, że podrożeje nam prąd mniej więcej na dzień dzisiejszy, tak? Patrząc na te ceny, które są dziś energii elektrycznej, o 60%. Także jakby ta sytuacja nie jest tak fajna, bo to będą konkretne pieniądze i będzie o konkretne pieniądze drożej. Natomiast nie będzie to tak, jak słyszymy z telewizji, że razy 8. Należy liczyć się ze zwiększeniem kosztów ogrzewania. Na przykład na terenie miasta mniej więcej płaciliśmy około 200 tysięcy za prąd, zapłacimy nieco ponad 600. Tak? Czyli ta podwyżka będzie bardzo duża, bardzo dotkliwa, ale nie będzie katastrofalna. Będzie trzeba zacisnąć pasa, ale nie trzeba będzie w ogóle całego miasta wyłączać. I tak jak radnych informowałem na komisjach, czekamy na wizytę naszego elektryka, żeby usiąść i koncepcyjnie pomyśleć, czy wyłączyć co którąś latarnię. Na pewno wyłączymy dolinę ścieżki Młynówki, tak jak ustaliliśmy, jako taki odcinek, który rzeczywiście może być nieoświetlany, bo są alternatywne trasy dotarcia z osiedla Bema do miasta, można po prostu iść ulicą Sikorskiego. A ponadto też trzeba zdawać sobie sprawę, że sytuacja jest dynamiczna, tak? Bo też nie wiadomo, jak ta polityka państwa energetyczna, bo tu już mówimy o polityce państwa, się przełoży. Jeśli chodzi o ogrzewanie, to tu też jeszcze trwają analizy, dlatego że w przedszkolu na pewno to ogrzewanie nam podrożeje, nie tak jakbyśmy ogrzewali się prądem, ale no nie ukrywajmy, palenie w piecu zasypowym, tak jak robiliśmy dotychczas w przedszkolu węglem, było na pewno tańsze niż ogrzewanie się z kotłowni miejskiej na Zrębki. Na szczęście decyzję o tym, że podłączamy do sieci miejskiej przedszkole, podjęliśmy już blisko 2 lata temu, bo bardzo długo trwał proces uzgadniania się na przykład z Wodami Polskimi, bo ten ciepłociąg z ulicy Bema, z osiedla Bema musiał przejść pod mostem Wody Polskie i dopiero teraz, kiedy jest katastroficzna sytuacja w kraju z ogrzewaniem, to Wody Polskie wymiękły i dały zgodę EWIX-owi na przeprowadzenie rury. Tak? Także teraz będziemy z pomocą też i naszą, jak najszybciej tą rurę do przedszkola przemieszczać. No ale tak żeby spuentować. Robiliśmy to ze względu na to, że te wszystkie piece miały być wycofane, tak? A tu się okazuje, że dzięki temu, że podepniemy to pod miejskie ogrzewanie i tu może zabrzmi to dziwnie, będzie drożej, ale taniej. Naprawdę. Dlatego, że ja zaznaczyłem, że zabrzmi to dziwnie, dlatego, że ceny węgla podskoczyły kilkukrotnie, tak? Że dzisiaj za tonę ekogroszku, którą paliliśmy ostatnio w przedszkolu płacilibyśmy nie set złotych, tylko kilka tysięcy. Więc będzie drożej niż było w roku 2021 i drugim dotychczas, ale będzie taniej niż gdybyśmy zostali przy tym samym źródle ogrzewania. Szkoła, gimnazjum jest podpięte pod
instalację miejską i tutaj myślę, że znacząco koszty nie wzrosną. Ja zakładam, że trzeba założyć wzrost kosztów o 50%. Tak to liczę. Więc znowu, jak się ogląda samorządowców, dyrektorów szkół w telewizji, to tam naprawdę jest katastrofa i ja się nie dziwię, jeżeli ktoś ogrzewał węglem i dalej ogrzewa węglem, to to jest masakra. Tak, bo te ceny wzrastają razy 7 i razy 8. Podobnie jest tam, gdzie powiedzmy są te duże przetargi na dostawę gazu i wychodzi cena razy 8. To taki mechanizm dosyć ciekawy, że czasami tam, gdzie wchodzi w grę postępowanie przetargowe, to jest znacznie drożej, niż jeżeli to jest z wolnej ręki. Bo jeżeli jest umowa z wolnej ręki, to przedsiębiorca nie musi się na przykład zabezpieczyć od nagłego wzrostu cen niezależnych od niego. A jeżeli macie przetarg, to musi to wliczyć w cenę. I dlatego Olsztyn na przykład dostał energię razy 8, tak myślę. No dobra, to jakby nie nasz problem, szczęśliwie, na razie. Jeśli chodzi o oszczędności energetyczne, to je też będziemy na pewno realizowali, jeśli chodzi o wykorzystanie oświetlenia w instytucjach miejskich po zmroku i tak dalej, ale to jeszcze będziemy przepracowywali. Czyli krótko mówiąc, żeby spuentować, będzie drożej, trzeba będzie te kwoty zabezpieczyć w budżecie. Na dzisiaj z panią Edytą samą energię elektryczną obliczamy, że będzie ona mniej więcej droższa na terenie miasta, wliczając wszystkie nasze jednostki, przynajmniej o 600 do 700 tysięcy. Nie? Tyle trzeba będzie znaleźć w przyszłorocznym budżecie na zabezpieczenie kosztów energetycznych, energii elektrycznej. Jeśli chodzi o ogrzewanie, to te dane będziemy w stanie zaktualizować w momencie, kiedy ostatecznie zostanie podpięte przedszkole pod instalację miejską, co mam nadzieję nas zastąpi na chwilę, bo na dzień dzisiejszy tam jest jeszcze ogrzewanie węglowe, ale myślę sobie, że już w październiku będzie to miejskie. To samo dotyczy szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej. Tam jest ogrzewanie gazowe, jest stara umowa jeszcze, ale za chwilę też będzie ten gaz odpowiednio droższy. Ale też jest wszystko dostosowywane do ogrzewania miejskiego, tylko tu się pojawiają dwie zmienne. Kwestia fizycznego podpięcia, chociaż z tego, co już pan dyrektor mówił, Chawylec, szkoła jest fizycznie prawie podpięta pod sieć miejską, ale czy sieć miejska będzie w stanie obsłużyć jeszcze jeden wielkogabaratowy budynek, bo szkoła podstawowa przy ulicy Szkolnej to są nie tylko sale gimnastyczne, nie tylko sale lekcyjne i sam budynek, ale mamy dwie ogromne hale sportowe, tak? Które też trzeba ogrzać, jeżeli chcielibyśmy je użytkować tak jak zawsze. I może się okazać, że mocy naszej miejskiej kotłowni zabraknie, mimo tego, że ta kotłownia tą moc ma, ponieważ jest wstawiony nowy, duży kocioł na węgiel, który miał koszty ogrzewania nam znacząco w tej kotłowni obniżyć. Ale przy cenach węgla, które obowiązują obecnie, to używanie węgla w kotłowni miejskiej podniosłyby koszty jej eksploatacji. Ja wiem, że to jest jakby dosyć skomplikowane to, co opowiadam, no ale no, takich czasów dożyliśmy, tak? Że nośniki energii, które kiedyś były najtańsze, są w tej chwili najdroższe. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o energię. Akcent optymistyczny. Mieliśmy przyjemność gościć w Górowie Iławeckim wojewódzkie zawody ochotniczych straży pożarnych. Naprawdę bardzo duża impreza. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować panu Adamowi Cioskowi i naszym strażakom, którzy, no nie wiem, ileś dziesiąt godzin pracy poświęcili na to, żeby te zawody przygotować. Naprawdę ogrom pracy z reakcji gości przybyłych od komendanta Państwowej Straży Pożarnej przez iluś tam komendantów powiatowych Straży Pożarnych, którzy gościli na naszym stadionie, wyjechali pod wrażeniem. Także świetna impreza. Komenda Wojewódzka ma dług wobec samorządu miasta Górowa Iławeckiego, który wykorzystamy. Jeśli chodzi o inwestycje, to zakończyliśmy praktycznie realizację inwestycji na ulicy Słowackiego i na osiedlu Bema. Tamten rowek, który przypominał radny z Bema, został pogłębiony. Ja myślę, że tam jeszcze zrobimy być może jakieś renowanie, żeby to nie zarosło nam do przyszłego roku. Nie?
To taki plan, ale to jak będzie znowu jakieś takie drobne prace będziemy robili, to trzeba będzie to zrobić, żeby ta woda tam nie stała. Rozstrzygnięty został przetarg i została podpisana umowa na realizację ulicy Przemysłowej i te prace się powinny, no niedługo, jeżeli oczywiście pogoda pozwoli, rozpocząć. Ja przypomnę, to będzie przebudowa całej ulicy wraz z chodnikami. Z tego co wiem, trwa jeszcze przetarg, które organizuje z kolei Starostwo Powiatowe na remont ulicy Krasickiego i Słowackiego. My znamy kwoty już. Sikorskiego i Krasickiego. Znamy już kwoty. W imieniu samorządu miasta wystosowałem pismo do starosty powiatowego, że zabezpieczamy wkład własny. Tam na dzień dzisiejszy ten wkład własny nasz wynosi ponad 1 800 000 zł do tej inwestycji. Liczymy na to, że on zostanie pomniejszony, ale to, że liczymy na to, że zostanie pomniejszony przez zwiększenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to i tak musimy zabezpieczyć na dzień dzisiejszy w budżecie pełną kwotę. Trwają przetargi, jeszcze dwa malutkie, jeden na remont, czy to zapytanie jest, panie Andrzeju? Nie, to zapytanie jest na remont ośrodka pomocy społecznej. Tam mamy problem z instalacją, po prostu odpaliła się instalacja i za chwilę wejdzie tam remont instalacji elektrycznej, chociaż biorąc pod uwagę rosnące ceny prądu, no ale to i tak trzeba zrobić. Natomiast trwa przetarg na przygotowanie placówki Senior Plus pod siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w dawnym powrocie do pracy, adaptacja pomieszczeń, no i tu czekamy na oferty. Jak widzieliście, zostały wykonane naprawy gwarancyjne, jeśli chodzi o elewację Urzędu Miasta Ratusza. Tam po prostu przypuszczamy, że zalegający śnieg powodował podsiąkanie, została zastosowana inna technologia, powinno być ok. Różnice w farbie, którą wszyscy widzą, wynikają z tego, że stara farba ma już 2 lata i po jednej zimie, biorąc pod uwagę jeszcze kryzys energetyczny, to te kolory się wyrównają. Po prostu tam z 2 razy ktoś napali dobrze w kominie i ta nowa farba zciemnieje. Jeśli chodzi o finansowe sprawy, to wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 41 600 zł, natomiast zmniejszył wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 309,35 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 5972 zł, na realizację zasiłków stałych o kwotę 4481 zł i pojawiły się u nas też pieniądze, jeśli chodzi o dodatek węglowy, tak, panie Byto? Tak, to jakby o tym powiem wam, 1 000 000 zł? Czyli stopniowo wpływać będą pieniądze na zasiłek energetyczny, czyli krótko mówiąc węglowy. Trwają weryfikacje tych złożonych oświadczeń, deklaracji, które złożyli mieszkańcy. Ja przypomnę, że tam są nowe obostrzenia, tak, które zostały wprowadzone przez stronę rządową, czyli jeżeli z jednego adresu pojawiło się kilka deklaracji, kilka wniosków o dodatek, to wygląda na to, że będzie wypłacony tylko jeden zgodnie z harmonogramem wpływania. Jeśli chodzi o weryfikację dodatków węglowych w oparciu o deklaracje, które były składane w Urzędzie Miasta, jeśli chodzi o źródło ciepła w domu, to też trzeba było te deklaracje złożyć w odpowiednim terminie i jeżeli ktoś zmieniał, to też one musiały być zmienione tam bodajże do któregoś sierpnia, bo po tym terminie zmiany już nie są brane pod uwagę. I na to jako samorząd nie mamy żadnego wpływu. Natomiast tam, gdzie się pojawiły jakieś drobne omyłki, no to będziemy próbowali procedować. Postaramy się działać jak najkorzystniej dla mieszkańców, ale nas tu ogranicza fakt też, że serwery są w Warszawie i tu daty zmiany deklaracji nie da się poprawić. Nie da rady. Wprowadzone i to już jest. A tu jeszcze odpowiada pani skarbnik, że podpisaliśmy jeszcze jedną umowę na realizację inwestycji drogowych. Trochę się tego porobiło, stąd umknęło mi. Z firmą Strabag podpisaliśmy umowę na remont Armii Krajowej. To jest też już podpisane i też ta realizacja powinna w jakimś rozsądnym terminie się pojawić. Tak jak i Wysoką Radę informowałem, ale też i myślę, że warto zwrócić się do mieszkańców. Jak te wszystkie remonty dróg się rozpoczną, to będzie to uciążliwe,
starali się, będziemy koordynować, tak, bo drogę przemysłową i drogę Sikorskiego, Krasickiego wykonywała będzie, mam nadzieję, jeżeli starostwo pozytywnie rozstrzygnie ten przetarg, ta sama firma, więc tu jest szansa, że te dwie drogi będą skoordynowane ze sobą i że albo jedna będzie przejezdna, albo druga. Tak? Jeśli chodzi o wjazd od Armii Krajowej, no to tam będzie to dotyczyło uciążliwość kilku posesji, więc tutaj jakoś sobie damy radę. No i to przypomnę też, że za chwilę przystąpimy do opracowywania dokumentacji dotyczącej otoczenia Placu Ratuszowego i tu też będzie bardzo uciążliwe, ale to jakby to w dalszym okresie czasu. Po prostu nie damy rady przerobić takiej liczby pieniędzy w ciągu roku czy półtorej. No i to tyle już, aż mi warte zaschło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy radni wnoszą uwagi do przedstawionych informacji? Proszę, radny Szlejer. Jeżeli dojdzie już do wyłączenia prądu na ulicach i będzie to rozstrzygnięte, prosiłbym o ulicę Przemysłową, żeby tam jednak na ulicy Przemysłowej szczególnie zostało oświetlenie, żeby tam nie wyłączać, nie? Chodzi o ulicę Przemysłową. Z tym względem na to, że jest piekarnia, ludzie chodzą, no i są zakłady pracy, nie? Co jest bardzo ważne. Tak, żeby ulica nie brała pod uwagę, brana pod uwagę, nie? O wyłączenie, o Przemysłowej mówimy. Tak, żeby jasność. Sami wiecie, jak staram się pracować, więc jak już będziemy mieli wstępny plan, co byśmy chcieli wyłączać, gdzie byśmy chcieli wyłączać, tak, no to skonsultuję się z radnymi, tak, żeby się nie okazało, że potem trzeba będzie 4 razy wzywać elektryka, bo tu nie tak, więc ustalimy razem. Dziękuję. Proszę, radny Komorowski. Ja mam takie pytanie w sprawie remontu ulicy Armii Krajowej. Czy tak jak było wcześniej mówione, będą dostawiane jakieś studzienki kanalizacyjne na ulicy? I czy chodniki będą nowe, czy zostają stare? Jak to wygląda? W ramach tego projektu mamy generalnie przebudowę całego pasa jezdni, czyli zarówno droga, jak i chodniki będą nowe. Jeśli chodzi o dodatkową instalację podziemną, to szczerze mówiąc też zobaczymy, jak to wszystko zostanie odkryte, co będzie można włożyć, tak? I co będzie niezbędne. I wtedy też takie decyzje będziemy podejmowali, więc też trzeba, tak jak przy każdej inwestycji, trzeba się liczyć z tym, że ona trochę więcej będzie kosztowała, tak? Bo tak jak na osiedlu Bema się okazało, że jest ta kurzawka i trzeba było znaleźć rozwiązanie, żeby po prostu droga po 2 latach jazdy ciężarówek ze zrębkami nie miała 2 metrów, nie była zapadliskiem, nie? Także tu też będziemy jakby reagowali na bieżąco na to, co pokaże podziemie, bo też nie wszystko tak naprawdę mamy na planach naniesione, bo to są instalacje, które były robione czasami, wiecie, sposobem gospodarczym w 78. No bo tak jak rozmawiałem właśnie z panem Edwardem, to mówiliśmy o tym, żeby właśnie dołożyć jakieś studzienki, bo kiedyś była taka sytuacja, że został obniżony krawężnik przy moim bloku i notorycznie zalewało mi blok i wymywało wszystko pod blokiem. I dlatego tak właśnie dopytuję, bo jeżeli zostaną te same stare i nie wiadomo jak te chodniki pójdą, to żeby znowu nie było takiej samej sytuacji, że będzie zalewać blok Armii Krajowej 13. Dziękuję. Dziękuję. Informacje z prac pana burmistrza zostały przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu, punkt 5. Informacja z przygotowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2022-2023. Komisja Oświaty przeprowadziła wizję lokalną w poszczególnych placówkach. Proszę panią przewodniczącą Alinę Wierzbowską o przedstawienie nam tematu. Witam serdecznie panią przewodniczącą, szanowną radę i zgromadzonych gości na posiedzeniu sesji. W dniu 31 sierpnia odbyło się przeprowadziliśmy wizytę w placówkach oświatowych, gdzie zostały nam przedstawione remonty, potrzeby, które wynikają, po prostu z potrzeb placówek. Należy podać, że placówka budynek przy ulicy Szkolnej 4 został
wyremontowany kompleksowo. Przede wszystkim kompleksowy remont dachów, elewacja z dociepleniem ścian, odwodnienie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w hali sportowej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, czyli polbruk, miejsca parkingowe. W szkole powstały nowe schody zewnętrzne z podjazdem dla niepełnosprawnych. Zostały wymienione okna na hali sportowej, położona kostka brukowa wokół budynku szkoły, rozbudowana instalacja odprowadzająca wodę deszczową. Podłączono budynek szkoły do szybkiego internetu w ramach sieci OSE. Wyremontowano szatnie, wyremontowano korytarze, 10 klas, 5 toalet i remont sali komputerowej, malowanie i zostały pomalowane pomieszczenia socjalne. Jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Szkolnej 4, zostały jeszcze do wykonania niektóre rzeczy, ale w miarę możliwości finansowych będą one sukcesywnie wykonywane. Jeżeli chodzi o budynek przedszkola i budynek przy ulicy Sikorskiego 22, tutaj niestety jest potrzebny kompleksowy remont, czyli termomodernizacja, która w najbliższym czasie, tak jak pan burmistrz wcześniej nam przekazywał, zostanie rozpoczęte. W przedszkolu miejskim również zostały wykonane, proszę państwa, drobne naprawy. Tak jak pan burmistrz powiedział, budynek zostaje podłączony do miejskiej sieci grzewczej. Odświeżono korytarze na parterze, pierwszym piętrze budynku. Została wyremontowana szatnia dla personelu, łazienka dla personelu, odświeżono gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny oraz pokój nauczycielski. I tak jak wcześniej powiedziałam, potrzeb jest wiele, ale to w miarę możliwości i myślę przy okazji właśnie termomodernizacji budynku. Jeszcze jeśli chodzi o placówkę przy ulicy Sikorskiego 22, to tak szybko powiem, co wyremontowano. Wyremontowano gabinet wicedyrektora, odmalowano sekretariat, wymieniono panele, remont ławek na terenie przedszkolnym, całościowa wymiana systemu monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz obiektów placówki, zakupiono 19 kamer, rejestratory i telewizory. Wykonano drobne naprawy elektryczne i wymieniono 20 zaworów termostatycznych w instalacji centralnego ogrzewania. Na dzień 31 sierpnia placówki były należycie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 22-23 pod względem ładu i porządku oraz bezpieczeństwa dzieci. Dziękuję. Dziękuję. Czy są uwagi radnych co do informacji? Proszę, pan radny Narkiewicz. Takie sprawy, panie burmistrzu, tam choć chodzi o szkolną, tak, to tam już mówiliśmy o parkiecie, tak, że w najbliższym czasie ten parkiet na sali, na tej dużej hali naszej. Prosiliśmy o montaż rolet na tej sali. Zostały przyklejone folie, które niestety nie spełniają swojej roli, a wręcz odwrotnie, przyciemniły strasznie salę do tego stopnia, że musimy częściej włączać światło po prostu w tej chwili. One miały jakoby zatrzymywać światło, ale niestety nie da się w słoneczny dzień, no nie spełniają swojej roli. Taka prośba, żeby jednak z tymi roletami pomyśleć. No i tak sobie myślę, szkoła za pięknie zrobiona, to może po prostu jeszcze zostałoby umyć elewację tej hali. Tam pewnie karczer by wystarczył, bo te blachy są brudne. Tak żeby już skompleksowo ładnie się prezentowało wszystko. Dziękuję bardzo. O rolety, to już jakby myśmy zostawili to do decyzji pana dyrektora i nauczycieli wychowania fizycznego, bo w projekcie mieliśmy taśmy, więc to jakby
kwestia rozmowy z panem dyrektorem, bo to już budżet szkoły jest, bo to jakby nie nasza robota, tak? Jeśli chodzi o mycie elewacji, to też myślę sobie, że powinien pan radny zgłosić dyrektorowi, no bo administruje obiektem, bo to, no mówię, to nie zadanie samorządu. Myślę, że to też nie takie proste, to umycie, bo trzeba byłoby postawić, no przynajmniej rusztowanie, nie? Bo to tak z palca straż, się nie zrobi. Straż ze swojego wyśnięgnika na przykład, nie? Z drabiny. Ale z koszem. Nie wiem, z tym koszem, co mi to. Nie, no. Nie, no trzeba normalnie, to nie da się, to za wysoko. Ja sobie mogę elewację umyć, ale to tylko od strony skarpy, bo od strony parku to też muszę rusztowanie stawiać, bo można się zabić, nie, z drabiny. No dobra, a jeśli chodzi o remont hal, to tak jak rozmawialiśmy i z radnymi, i z panem dyrektorem, że to też zostawiamy to w gestii szkoły, tak? Czyli dyrektor będzie miał upoważnienie, powoła w szkole zespół i taki wniosek będzie szkoła podstawowa składała do Urzędu Marszałkowskiego. No oczywiście zapewnimy wkład własny, bo jest to niezbędne. Jeśli przywrócę do tej folii, z nauczycielami nie było konsultowana informacja, jeśli chodzi o montaż folii. A jeszcze kwestia taka, że teraz już zaczęło padać i dalej woda się leje na dużej sali. I na parkiet się leje i w gabinecie UEFIS-ów też się leje woda podczas deszczu. Proszę pan radny to dyrektorowi? Tak, zgłaszałem. No dobra. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Informacje z przygotowania placówek przedstawione przez panią przewodniczącą zostały przyjęte przez Radę. Przystępujemy do następnego punktu, punktu szóstego, podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 22-35. Prosimy panią skarbnik o przybliżenie nam tematu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Kwota dochodów została zwiększona o 1 929 427,11 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o dokładnie tą samą kwotę. Dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu miasta Górowo i Ławeckie na dzień 26 września. Kwota wydatków została zwiększona o 2 650 607,11 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 641 099,11 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 9508 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu miasta Górowo na dzień 26 września. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i na dzień 26 września wynosi 3 146 212 zł. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie to przede wszystkim zmiany w zakresie przedsięwzięć przedstawionych Państwu w załączniku numer 2. Dokonano w nim zmian w zakresie przedsięwzięć dotyczących przebudowy poszczególnych dróg oraz wycofano z realizacji przedsięwzięcia dotyczące Niania na Start oraz usługi społeczne w gminie miejskiej Górowo i Ławeckie. Po zmianach na lata 2022-2035 uległa modyfikacja relacji z artykułu 243, natomiast na dzień dzisiejszy nadal ta relacja jest zachowana. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni wnoszą uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą numer 47/309/2022 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 26 września 2020 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2002 rok. Proszę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała, dokonanie zmian budżetu miasta na rok 2022. Proszę panią skarbnik. Do uchwały Rady Miasta dotyczącej zmian w budżecie z dnia 26 września wprowadzono następujące zmiany. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 885 247,11 zł.
Zmiany po stronie dochodów dotyczą zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 16 684 zł zgodnie z informacją ministra finansów z 24 sierpnia, zwiększenie wpływów z opłaty przedszkolnej o kwotę 24 882 zł do wysokości przewidywanych wpływów, zmniejszenie w dziale pomocy społecznej na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 15 września o kwotę 10 453 zł oraz zdjęcie z planu dotacji przewidzianej na realizację projektu usługi społeczne w gminie miejskiej Górowo i Owieckie w kwocie 444 567 zł i 78 groszy. Zmiany w dziale pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej to zmniejszenie o kwotę 633 898 zł 11 groszy poprzez zdjęcie z planu dotacji na realizację projektu Niania na start oraz zwiększenie o kwotę 2 907 tysięcy na wypłatę dodatków węglowych. Kwotę tą wprowadzamy na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I tutaj dobrą informacją jest to, tak jak pan burmistrz wspomniał wcześniej, że już część tych pieniążków wpłynęła na nasze konto w kwocie 1 025 tysięcy 50 zł. Systematycznie będą nam pewnie te pieniążki przekazywać. Ostatnia zmiana po stronie dochodów to zwiększenie w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 25 600 zł i są to środki, które otrzymamy na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako nagrodę za najbardziej aktywną gminę wdrażającą program Czyste Powietrze. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 606 427 zł 11 groszy. Zmiany po stronie wydatków dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy działami w celu zabezpieczenia planu. Zmiany zostały dokonane na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne. Największe zmiany to zdjęcie z planu wydatków dwóch projektów, o których już wspomniałam, Niania na start oraz usługi społeczne w kwocie 219 835 zł 93 grosze i zmniejszenie w dziale gospodarki mieszkaniowej o kwotę 78 516 zł. W celu zabezpieczenia planu w działach drogi publicznej gminy 16 000 na usługach remontowych, zabezpieczenie planu w dziale administracji publicznej w wysokości 40 000 zł na wypłatę diet radnych miasta, zabezpieczenie planu w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 30 000 w celu naprawy instalacji hydrantów wzdłuż ulicy Sikorskiego. Zabezpieczenie planu w kwocie 1200 zł 4 groszy na wykonanie zlecenia dotyczącego inwentaryzacji mieszkań w zakresie niezbędnym dla ustanowienia odrębności tych lokali. Pozostała kwota została przesunięta do działu 801 na zabezpieczenie planu zakupu energii. Ponadto zwiększono plan na zadaniu przebudowa instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie w rozdziale 852-19 o kwotę 8 tysięcy i wprowadzono inwestycje pod nazwą modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Moniuszki, Nowowiejskiego i Generała Sikorskiego w kwocie 11 200 zł. Największa zmiana dotyczy środków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 2 907 zł. Dziękuję. Czy radni wnoszą uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 26 września 2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-35. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Ewa? Jest za, bo nie może coś jest za. Wszystko. Proszę pani Ewa. Oczywiście jestem za, po prostu źle kliknęłam, przepraszam. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego tematu. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia oddziału zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. Proszę pana przewodniczącego Komisji Skarg i Petycji Kamila Bachanowicza o przybliżenie nam tematu. Szanowni Państwo, w dniu 18 sierpnia 2022 roku na adres Urzędu Miasta w Górowie Ławeckim wpłynęła petycja złożona przez panią Teresę Garland, prezydent elektorski RP, w sprawie utworzenia oddziału zmilitaryzowanej samoobrony
gminne i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku po zapoznaniu się z petycją stwierdziła, że po pierwsze, zgodnie z przepisami prawa, którego podstawy prawne są wymienione w uzasadnieniu projektu uchwały przedstawionej przez komisję, burmistrz miasta w Górowie Ławeckim nie jest uprawniony do określenia składu bojowego poszczególnych elementów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyslokacji jednostek wojskowych. Po drugie, kwestia zakupu przez gminę broni dla każdego jej mieszkańca nie może być zrealizowana z uwagi na fakt, iż na posiadanie broni i amunicji do tej broni zgodnie z przepisami prawa wymagane jest uzyskanie pozwolenia na broń, które wydawane jest po spełnieniu określonych warunków. I po trzecie, przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że Rada Gminy ma kompetencje do podjęcia uchwały tylko wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów prawa. Natomiast żądanie wnioskodawcy nie znajduje odzwierciedlenia w konkretnym przepisie prawa. Nie jest bowiem w kompetencji Rady zaopatrywanie lokalnej społeczności w broń, jej dystrybucję i zakup. W związku z powyższym komisja podjęła jednogłośnie decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o negatywne rozpatrzenie petycji. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi radnych dotyczących petycji i wniosków przedstawionych przez pana przewodniczącego? Nie widzę. Głosujemy nad uchwałą numer 47/310/2022 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 26 września 2022 roku. Kto z panów radnych jest za negatywnym przyjęciem cytowanej uchwały? Tak. Tak, jesteśmy tak. Przeciwni. Chyba za to mówię. Dziękuję. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. Następny punkt porządku obrad. Sprawy różne. Proszę pan Kamil. Ja mam też takie pytanie odnośnie remontu ulicy Armii Krajowej. Chciałem się zapytać, czy te chodniki, co będą nowe wstawiane przez tą firmę, co będzie robić, co będzie z kostką, która zostanie ze starych chodników? Bo też składałem, że tak powiem, wnioski budżetowe, bo mamy na ulicy tam bardzo kiepskie wjazdy, dwa głównie, jeden do Starej Straży Granicznej jest w bardzo kiepskim stanie i drugi tutaj dojście do wiaty śmietnikowej, że tak powiem, Armii Krajowej 13. I wnioskowałbym o właśnie poprawienie tego, jakby ten remont drogi się odbył. To jedna sprawa. To po kolei, potem się pogubię. Jeśli chodzi o wnioski budżetowe, no to w jakimś sensie pan radny sam sobie odpowiedział. Wnioski budżetowe Rada będzie rozpatrywała za chwilę. I jeżeli się uda znaleźć pieniądze na te dodatkowe inwestycje, no to ja nie widzę w ogóle problemu, tak? I tu jeśli chodzi o tą kostkę polbrukową, którą rozbierzemy, no to też będziemy się zastanawiali, gdzie ją wykorzystać. Tylko tam, gdzie będziemy gdzie są duże inwestycje, tak, że trzeba położyć set metrów kwadratowych, no to już rzeczywiście trzeba normalnie przetargiem i nie wiem, czy jest sens używania wtedy starej kostki, bo stara koszt kostki polbrukowej to jest jakieś pewnie 10-15% kosztów położenia metra kwadratowego, nie? To prace, pogłębianie i tak dalej, i tak dalej. Tą rzecz będziemy rozważali przy konstruowaniu budżetu. Jak znajdziemy pieniądze na te dodatkowe, to z przyjemnością to zrobimy, bo ja wiem, że mieszkańcy Armii Krajowej wnioskują o te rzeczy. No i też mam takie pytanie w sprawie, bo też składałem wniosek budżetowy w sprawie parkingu. No to do tego parkingu tutaj przy Armii Krajowej
32, dobrze mówię, tak? Ania, koło ciebie? Tak. Tam jest taki bardzo duży plac niezagospodarowany. Tam ludzie stawiają samochody, ale no, w okresie jesienno-zimowym jest tam bardzo ciężko, bo jest błoto i nie ma gdzie tych samochodów stawiać. To albo prosiłbym o utwardzenie troszeczkę tego placu na razie, tak dotychczasowo, żeby tam jakoś mogli stawiać. No i pomyślenie właśnie w sprawie tam zrobienia kilku miejsc parkingowych. Dziękuję. Dobra, to ja mam prośbę taką, żeby się wspierać, bo tych inwestycji jest strasznie dużo. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, jakie rozstrzygnięcia budżetowe zapadną w tej sali, tak? Bo będzie cała rada pracowała i też nie wiadomo, jak będzie budżet wyglądał. Bo na dzień dzisiejszy, jakby podałem wam liczby, są takie, no, trudno powiedzieć, czy będziemy w stanie realizować jakąś dużą liczbę inwestycji dodatkowych, tak, oprócz tych, które już mamy, mamy dofinansowanie i tak dalej, nie? Jeśli chodzi o utwardzenie tego parkingu, to prośba o czujność, bo być może da się to przeprowadzić w relacji z tą inwestycją, tak, przez wykorzystanie kruszywa, które gdzieś tam firma będzie składała. Zawsze możemy wskazać na przykład ten parking na składowanie kruszywa, to on się sam utwardzi w konsekwencji, nie? No, to ja tu pana radnego proszę o czujność w tym względzie. Dziękuję. Proszę. Ja chciałbym przypomnieć tylko o tym zjeździe z ulicy Wyzwarskiej w kierunku mieszkańców, których ostatnio na komisji wymieniłem. Chodzi o to wystającą studzienkę. Bardzo bym prosił, żeby ktoś tam dojrzał tego. Dziękuję. Słucham? Zrealizowana? To bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Pan Andrzej wspomina, że ta studzienka została zrealizowana. Nie byłem, sprawdzę. No ja też nie byłem, ale dziękuję. Proszę, radny Maciej. Ja w związku ze złożonymi na ostatniej sesji wnioskami dotyczących poprawienia tam płyt na ulicy Reja Kochanowskiego oraz tych drobnych uwag co do inwestycji wykonanej na ulicy Słowackiego chciałem podziękować za efektywne i bardzo szybkie poprawienie tych, naniesienie tych poprawek, które były zgłoszone. No i poinformować, że prace, które prosiłem o wykonanie ich zostały zrobione. No, na obecną chwilę no, woda ta nie stoi na ulicy Reja. Pomimo tych upadów widać, więc dziękuję. Dziękuję. Radny Kamil. Ja mam takie zapytanie od mieszkańców, od petentów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Chodzi o godziny pracy. Z tego co wiem, z czasem rozpoczęcia pandemii godziny pracy urzędu tego są do godziny 13:30 chyba. Takie do tej pory trwają, także tutaj... Przyznam się, że w związku z tym, że nie korzystam, to pani jasne. Prezes odbiera zawsze, więc, ale upewnię się. Dobre, dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Radny Maciej. Ja jeszcze jedna drobna prośba i w sumie zapytanie. Z uwagi na to, że no jest okres tych teraz może już końcówka tych prac letnich, później przyjdzie wiosna. U nas tych pracowników interwencyjnych, tak jak wspominamy na każdej sesji, jest dosyć mało. Te siły przerobowe dotyczące tych małych prac są no nieefektywne. Takie pytanie mam. Czy istniałaby możliwość z uwagi na to, no posiadamy w gminie tutaj bardzo duży zakład karny, tak? Zakład karny w Kamińsku. Nawiązania współpracy dotyczących prac społecznych tutaj na rzecz naszego samorządu przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności z zakładu karnego w Kamińsku. Można by było wykorzystać tutaj te osoby do choćby nawet wspomożenia utrzymania w należytym stanie stadionu bądź kwestia zieleni na terenie naszego miasta. Dziękuję. Myśmy ćwiczyli, panie radny, skazanych i myślę, że dobrze około 8 lat pracowali na rzecz naszego samorządu i zrezygnowaliśmy z tej współpracy z dwóch powodów. Po pierwsze, to generowało całkiem spore koszty, bo ich trzeba było przywieźć, odwieźć, czyli nasz człowiek, nasz samochód, nasze paliwo. To wcale nie jest taki zupełnie nieistotny koszt, do tego kwestia odzieży roboczej, BHP. Byli oni do dyspozycji samorządu tak naprawdę tylko realnie tam przez, nie wiem, 6 godzin, panie gdzieś wychodziło? 6 godzin dziennie maksymalnie. I szczerze mówiąc, można ich było użyć jedynie do wypróżnienia koszy, sprzątania jakichś małych. Był skazany na stadionie i to ostatni raz, kiedy był, dlatego że tam na stadionie się zrobiła melina regularna, słuchajcie. Tam po prostu masakra była, bo on się tam, że tak powiem, żywił, prał i
ja nigdy na żywo nie byłem w celi, ale jak oglądam programy na Polsacie, to zrobił taki, taką kanciapę celową sobie. Naprawdę. To nie, nie, i na koniec otworzony został w zakładzie karnym zakład produkcyjny, który płaci pieniądze i ci wszyscy skazani, którzy cokolwiek potrafią i mogą w ogóle funkcjonować, poszli tam. Więc pomysł fajny, ale no, na dzień dzisiejszy w mojej opinii opłaca się go realizować, tak? Bo dostaniemy, szczerze mówiąc, najgorszą siłę roboczą, bo ci, którzy coś naprawdę potrafią, to pójdą zarabiać pieniądze, bo zakład meblówka im płaci po prostu. Nie wiem, jak tam to się dzieli, ale płaci im pieniądze, więc przez jakiś czas to się sprawdzało, natomiast no mówię, na koniec się okazało, że jak mamy wozić dwóch skazanych, to jest po prostu niewarta skórka wyprawki, bo też tych skazanych, czwarte dno jest takie, że oni muszą mieć odpowiedni kod, czy muszą być odpowiednią kategorią skazanych, żeby wypuścić ich na miasto. I oni rzeczywiście byli zawsze bardzo dobrze dobierani, bo myśmy tu nie mieli żadnych interwencji, żadnych kłopotów z nimi. Natomiast znowu ci, którzy się kwalifikują do podjęcia pracy, to jest forma nagrody, to lądują tam, gdzie mogą pieniądze zarobić. Nie? Rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Jednakże tak czy siak przychyliłbym się w okresie natężonych prac tutaj tych drobnych o zaangażowanie tych skazanych, bo jednak pomimo niekompetencji, nie mówię tu o pracach związanych z jakimiś tam umiejętnościami, ale choćby wyłożenie taczek, koszenie trawy, do tego też potrzebne są jakieś osoby, więc sądzę, że koszty przywozu i ubioru może by to pokryły, a na pewno efektywnie by to się na terenie miasta odbywało. Oczywiście mówię w okresie zmożonych, że tak powiem, prac tych drobnych na terenie miasta. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę, więc proszę. Proszę pani Grażynko. Ja tylko chciałabym do pani Kasi z zapytaniem, czy w związku z tymi nasadzeniami, czy ma pani drzewka, czy to tylko są krzewy i niskie rośliny, bo chodzi mi o ten teren zielony przy Wyszyńskiego, żeby tam uzupełnić parę drzewek, bo tam część uschło, część zostało wyłamane. A, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Zamykam obrady 47. sesji Rady Miasta Górowo i Ławecki. Dziękuję bardzo.